Witamina C i wapń to rzeczywiście dosyć częste preparaty używane przez rodziców bez recepty. No na pewno nie jest to panaceum na wszystkie choroby. To absolutnie można ten mit obalić bardzo, bardzo prosto i bardzo szybko. Natomiast nie oznacza to też tego, że nie możemy tego stosować. To, co musimy pamiętać, to wapno w postaci leku w momencie, gdy wystąpi jakakolwiek alergia. To traktujemy rzeczywiście jako łagodny lek przy takich delikatnych objawach alergicznych i wspomagający przy ewentualnie lekach przeciwhistaminowych. Absolutnie nie ma problemu. Nie ma jakiegoś takiego badania, które by udowodniło skuteczność wapna w stosunku do infekcji. Tak? No nie ma, także dziecko ma infekcję, my podajemy wapno i już jest dużo lepiej. Jeżeli rzeczywiście jest efekt, no to najczęściej to wynika bardziej z tego powodu, że dziecko ma jakieś predyspozycje alergiczne i my niwelujemy tym wapnem w jakimś tam stopniu reakcję tego organizmu, a z infekcją i tak organizm sobie radzi sam de facto, tak? No co innego witamina C, bo tutaj rzeczywiście witaminę C bardzo polecamy, zwłaszcza w takim okresie jesienno-zimowym u dzieci z tego powodu, że no, tutaj jest faktycznie działanie takie wspomagające, powiedziałbym, cały proces odpornościowy organizmu, tak? Bo witamina C faktycznie wspomaga tą odporność w postaci takiej, że ona tam bierze też udział w powstawaniu komórek, gdyby odpowiedzialnych za całą tą reakcję organizmu, taką odpornościową, tych białych krwinek i rzeczywiście ma to znaczenie, że się tam wspiera, gdyby tak mówiąc bardzo, bardzo prosto, cały ten mechanizm i tu jest rzeczywiście warte tego, żeby stosować. Ma też działania takie różne antyoksydacyjne i tak dalej, także gdyby gdzieś tam te mechanizmy wykorzystujemy i jak najbardziej podajemy. No, nie jest to jakiś lek, który jak gdyby zupełnie nam zniweluje infekcję, ale właśnie w infekcjach wirusowych wspomaga tą reakcję obronną organizmu i absolutnie jest warta tego, żeby stosować.